i pierwszy czas na analizę tego, co było, tego, co przed nami, a także cały czas szukamy pomysłu na to, żeby zaszczepić modę, zainteresowanie na AZS Koszalin, na koszykówkę na najwyższym poziomie w Koszalinie. I chcielibyśmy z Państwem o tym porozmawiać, bo powiem szczerze, że myślę, że szukamy już wielu kanałów dotarcia do kibiców, do mieszkańców miasta, ale cały czas nie doszliśmy do punktu, który by nas satysfakcjonował. I może warto by było wspólnie tutaj porozmawiać z osobami, którym na tym klubie zależy, a Państwa obecność tutaj, poświęcenie swojego wolnego czasu, popołudnia czy wieczoru, świadczy o tym, że Państwu na tym klubie zależy i chcielibyśmy wspólnie porozmawiać i może dojdziemy do jakichś nowych pomysłów na to, żeby na tym najważniejszym etapie rozgrywek, ale też w przyszłości, nasza hala była pełna, żeby mieszkańcy, kibice się utożsamiali z klubem jako z klubem, a nie tylko z jego sukcesami, no bo tak to już jest, szczególnie chyba w Polsce, ale nie tylko, że po przegranym meczu krytyka się rozlewa bardzo szeroko na różnych płaszczyznach, a po wygranych ludzie się cieszą, zapominając o tym, że tak naprawdę prawdziwy kibic, sponsor, pracownik klubu, no jest z tym klubem związany nie tylko w tych dobrych momentach, ale też i w tych gorszych, które nie ma się co oszukiwać, są nieodłącznym elementem tej działalności i w ogóle sportu. Więc chcielibyśmy też ten problem przybliżyć i przedyskutować z Państwem. Każdy z nas na pewno brałby w ciemno. Natomiast jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i poprzeczkę zakładamy sobie wysoko. Ostatni mecz wyjazdowy z Rosą Radą, tak analizując na dziś jeszcze, chociaż jest do końca sezonu zasadniczego 6 kolejek i wiele się może wydarzyć, można przyjąć, że był takim meczem o trzecie miejsce, jeżeli byśmy nie zaliczyli tutaj żadnej jakiejś spektakularnej wpadki. Natomiast to nie znaczy, że to już jest szczyt naszych tutaj marzeń, bo droga do wyższego miejsca też jest otwarta i na pewno i my, i sztab szkoleniowy, i zawodnicy zrobimy wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat na koniec. No bo jak Państwo wiecie, jak najlepsza pozycja przed playoffem, później toruje łatwiejszą drogę do końcowego wyniku. Aczkolwiek jak gdyby podsumowaniem całego sezonu będą play-offy. Nie jest wielką tajemnicą, że nie jesteśmy klubem z największym budżetem. Tak? Zarząd w tym budżecie się musi poruszać. Teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że macie słabego zawodnika, to jak tutaj widzę, to są wszyscy kibice, którzy mają swoje stałe miejsca na hali, znają doskonale drużynę i wszyscy po kolei mówicie, że tego czy tamtego zawodnika nie powinniśmy trzymać, bo jest słaby, bierze za duże pieniądze. Z tego powodu tych zawodników nie ma. A drugi powód, który mieliśmy, dotykaliśmy ostatnio, tak? To po sukcesie, niestety, ale prawda jest taka, że przy małej ilości zawodników polskich w lidze te żądania finansowe były tak duże, że zarząd nie mógł sobie pozwolić na zostawienie co po niektórych nazwisk, które byśmy chcieli, żeby zostały w Koszalinie, ale ze względów finansowych nie możemy sobie na to pozwolić, bo zarząd by musiał uzyskać teraz aprobatę budżetu, co najmniej jeszcze raz takiego, jakim dysponuje. Także tutaj dyscyplina finansowa jest narzucona na zarząd i zarząd musi się w tych realiach poruszać. Tak? Co do personalu, to już zostawiam tutaj głos dla zarządu. I teraz powiem tak. Na pewno śledzicie Państwo sytuacje różnych klubów w lidze i tak dalej. Między innymi dzięki temu, że trzymamy się sztywnej dyscypliny finansowej, pewnych zasad funkcjonowania tego klubu od jakiegoś czasu, to dzisiaj mamy właśnie takie nazwiska, jakie mamy.